No, mamy święta. Obiecał wam Gyszynk. Tak, świąteczny, w postaci naszego gościa. I już teraz śmiało mogę przywitać, że tu jest. Tak, bo Wigilia jest, bo Dorota jest, Dorota Pacholasz, tak. Witam serdecznie ciebie, Seba, i państwa przed telewizorami. A co ty tak machasz? Nie, taki mi ruch został, nie, bo teraz se przypominam, ta kolenda jest taka święta, czas oczekiwania, tak jak my oczekiwali na ciebie, bo Dorota... No wiem, troszkę się spóźniłam, ale wiesz... Nie, ale to nie chodzi o spóźnienie, Dorota po prostu wybierała jedna z 78 tysięcy sukienek Ece Keremo i proszę, tak, wybrała najpierw. Wybrałam, na Wigilię musi być czerwono. Musi być na czerwono. Dorota, no właśnie, skoro na Wigilia, co musi być... Co musi się stać przed tymi świętami? Jakie muszą zaistnieć okoliczności? Co się musi spełnić, żeby te święta były takie wymarzone, takie świąteczne, takie christmasowe? No wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, to ja przede wszystkim, wydaje mi się, że już pielęgnuję tą tradycję, którą ja wyniosłam z domu od mamy. Zresztą w tym roku również będę spędzać Wigilię właśnie z rodzicami. Bo tak jakoś u nas się przyjęło, jedziemy do mojego brata, wiesz, będzie nas dużo przy stole, ale muszą być takie rzeczy jak zupa grzybowa, barszcz czerwony, kwasówka. Zaraz do tego wrócę. Zupa rybna. Bo to wszystko na stole wigilijnym, ale przed świętami, żeby ta magia świąt poczuć, nie wiem, musisz umyć okna. To znaczy, wiesz co, nie jest to może priorytet, tu się moja mama pewnie ze mną nie zgodzi, ale dla mnie, no musi być rzeczywiście dom ogarnięty, wiesz, wysprzątany, bo to wtedy ta ranga tej chwili, wiesz, jest taka podniosła i w ogóle, wiesz, lepiej się żyje w takiej przestrzeni zorganizowanej i czystej po prostu. To myślę, że to z tego wynika, nie tam, że czy, wiesz, ktoś przyjdzie na przykład do domu i będzie patrzył, czy ty masz ramy z okien czyste. To myślę, że to nie o to chodzi. To jest taka metafora, że wiesz, posprzątać dom, po prostu wynieść ten cały jakby brud, ten stary rok, wiesz, bo przyjdzie coś nowego, coś fajnego, coś nowego się narodzi. To myślę, że to z tym jest związane bardziej. Dorota Pacholasz, razem ze mną dzisiaj w studiu, panie i panowie, i o tych świętach dosyć dużo se poklachamy. No to, Dorotko, lecimy dalej w tych takich tematach świątecznych. Teraz już choinka, nie? Jest. O, cię zaskoczy tutaj. Nie ma. Jest. Jest, no ale właśnie, kolor biały, zielony, czerwony. W sensie dekoracji. W tym roku jest zielona, z elementami czerwonej jarzębiny i złotym takim dodatkiem takich małych bombek takich na gałązce. To też chyba jest jarzębina, ale takie większe kuleczki, czyli generalnie zielono, czerwono, złota. Ale wiem wszyscy doskonale, że ty też takie swoje rzeczy pieczesz, to jakieś pierniczek, jakaś powieszone, czy już nie? Nie, bo w tym roku postanowiłam zrobić taką nowość. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? Nie. Choinka na ścianie, która... jest takim wytworem nowoczesnym trochę, ale nie zajmuje miejsca. Jak ktoś ma, na przykład, bardzo polecam wszystkim tym osobom, które mają małą przestrzeń wokół siebie, że wiesz, bo choinka objętościowo zajmuje sporo miejsca, prawda? Ja już przeszłam jest wszystkie. Jest trochę jak choinka, no. Nie. Ty masz całkiem solidny pień, powiem ci szczerze. Dziękuję. W tamtym roku miałam... tak się nakręciłam na choinkę na pniu, wiesz, przeszłam wszystkie rozmiary, ale w tym roku stwierdziłam, że nie, że dzisiaj po prostu na ścianie. I wzięłam po prostu dwie listewki drewniane, na ścianie przymocowałam takimi, wiesz, taką przeźroczystą taśmą klejącą w taki format trójkąta, ponabijałam na listewce gwóźdki i wzięłam takie łańcuchy zielone, po prostu od góry do dołu. Na górze jest gwiazdka, są lampki, wszystko pięknie, ładnie, naprawdę, a nie zajmuje ona w ogóle miejsca objętościowo. A jest jednak, jest choinka, jest. Że naprawdę ja się, polecam. Dorota, z tobą przed świętami nie spotkam, nie? To by było zupełnie inaczej, bo ja szukam odpowiedniej choinki, bo to jest bardzo dobra choinka dla wszystkich właścicieli kotów i królików. A Jorze, jo jest właścicielem królika, no. A wszyscy właściciele królika wiedzą, że ten zezdry wszystko, co napotka na drodze, właśnie zastanawiał się, jak go kupić. No i... Chociaż ci powiem, to może też nie do końca, bo zwierzaki jednak lubią łapką gdzieś tam szarpać, wiesz, to mogą ci nawet ze ściany taką choinkę. Ale choinka z zeszłego roku byłaby chyba dla ciebie odpowiednia, bo postanowiłam, jest taka firma, są takie czekoladki w takim złotym opakowaniu, takie w formie kulki. I ja w tamtym roku miałam całą choinkę zrobioną właśnie w tych kulkach. I potem, wiesz co robiłam? Wyciągałam z choinki, zjadłam tą kulkę, ale papierek zostawiłam i z powrotem. Żeby było coś złotego na choince. Tak, złoto jest, święta są słodycze, jest radość, no i klachy z Dorotą. To już za chwilę wracamy do nich. A my teraz z Dorotą właśnie przejdziemy do tych życzeń i do tych świątecznych tematów. Powiedz mi, czy wśród znajomych, jeszcze masz takich znajomych, którzy na przykład pocztówki wysyłają te takie świąteczne kartki z życzeniami? Tak.
co roku dostaję od rodziny i od znajomych, ale tych kartek jest zdecydowanie coraz mniej jednak, nie? Dzisiaj są takie czasy, że wygodniej wysłać czasami SMS-a. Ja na przykład powiem szczerze, że nie lubię SMS-ów, które się powiela. Wyślij do wielu. Tak, wyślij do wszystkich i nawet ktoś się po prostu nie zada sobie trudu, żeby ten napis prześlij dalej, wiesz? Gdzieś tam wykasować, że się samemu wysłało. No i wtedy takich życzeń, no to jest takie pójście trochę na łatwiznę. Natomiast są takie momenty w roku, to są właśnie święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok i moje urodziny, kiedy ja odpisuję absolutnie wszystkim, personalnie, indywidualnie do każdego, obojętnie czy napiszesz do mnie SMS-a, czy napiszesz wiadomość tak zwaną Messenger, czy właśnie wyślesz kartkę, to każdy dostanie odpowiedź indywidualnie napisaną przeze mnie, a nie taką, wiesz, skopiowaną, powieloną. Przyklejoną. Tak. Dobrze, ale jakbyś miała czas, bo pewnie nie możesz tego czasu jako artystka i człowiek pracujący, że jest wiecznie zabiegana, ale jakbyś miała ten czas i dostałabyś taką kartkę, albo nawet cały sztapel tych kartek, musiałabyś wypisać takie życzenia, co byś na nich napisał? Wiesz co, to samo, co mogę teraz Państwu powiedzieć Tobie, że każdemu naprawdę życzę takich radosnych świąt, spokojnych, bo ten spokój naprawdę jest najważniejszy. Oby Wam zdrowie dopisywało, dla tych wszystkich, którzy są chorzy, żebyście właśnie wyzdrowieli, żebyście się lepiej poczuli, dla tych, którzy są sami, to żebyście wiedzieli, że tak naprawdę nie jesteście sami, bo zawsze możecie włączyć radio, obejrzeć telewizję i nie mieć tego takiego poczucia, że się jest samemu. Poza tym nikt nie powinien być sam na święta i nie tylko na święta. A wielu ludziach jest to dobre serce, czego życzę, żeby każdy miał przez cały rok, nie tylko na święta Bożego Narodzenia. Ale ogólnie na te święta życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego, spokoju, radości i spotkań takich obfitych w gronie znajomych. A jeżeli nie macie znajomych, to zawsze możecie wyjść chociażby na telewizję szlagierowo.pl i tam na pewno znajdzie się coś fajnego dla wszystkich. No dobrze, moi drodzy Państwo, święta, 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 zaraz zrobimy taki temat poświąteczny. A jaki? Przekonacie się, jak zostaniecie razem z nami. To teraz troszkę o tej powstającej płycie. Oj, są zawirowania, ja to mówię cały czas, jak się spotykamy, ale są zawirowania cały czas na płycie, naprawdę. No ale dobra, są święta, przygotowania, ten cały taki rumor. Jest czas, żeby coś do tej płyty doskrobać, dotworzyć. No powiem Ci, że napisałam ostatnio dwa teksty i sama nie wiem teraz, który wybrać. I chciałabym, żeby najlepiej powstały obydwa na płytę, bo są naprawdę bardzo wartościowe. Zresztą u nas chyba, mogę to śmiało powiedzieć, że nie ma żadnej takiej piosenki, która by miała banalny tekst czy banalną muzykę. I to tak jest, że ja mówię, no to teraz musimy zrezygnować z jakiegoś utworu, jeden dodać, wiesz, i nie chcę za bardzo czegoś wyrzucać. I nam się powoli robi bardzo duża kompilacja. No i tutaj też nie ukrywam, że cały czas trwają roszady. Co powstaje nowy utwór, to wiesz, to jest takie 5 minut, że się zachwycasz tym nowym, a ten, który na przykład zrobiłeś miesiąc temu, już wydaje ci się stary, chociaż wy, drodzy Państwo, jeszcze go nie słyszeliście. No to tak mniej więcej u nas to wygląda. U mnie, dobra, powiem, u mnie to tak wygląda po prostu. O. Dobrze, moi drodzy Państwo, to jeszcze teraz zapytam, żeby tak nie przyklepać, ale tak wstępnie. Kiedy premiera? Chciałabym na marzec, chciałabym ewentualnie maj, najpóźniej wrzesień. Rozstrzał całkiem niezły. Dobrze, moi drodzy Państwo, wrócimy już za chwilę z naszymi klachami. To wracamy do naszego gościa. Wigilia, Wigilia, Wigilia. Już mamy choinkę, mamy kartki. Już ten temat troszkę my też na początku naszej rozmowy poruszyli. Czyli czego nie może braknąć na tym wigilijnym stole? Barszczu czerwonego. Z uszkami? No pewnie, że tak. Mm-hmm. Oczywiście z grzybów takich, wiesz, leśnych najlepiej. Mm-hmm. Które zawsze przywożę od rodziny mojej ze wsi, z Podkarpacia, którą serdecznie pozdrawiam. No to musi być, wiesz, to są takie suszone, prawdziwe grzyby. Druga rzecz to na pewno kwasówka. Co? To jest taka zupa, wiesz, co podobna do kwaśnicy. No. Natomiast ona jest właśnie, pochodzi z Podkarpacia. Ale co tam jest w tej zupie? No wiesz, to jest taki nasz, no jakby kwaśnica mniej więcej kojarzysz. No, czyli to coś podobnego. Też kapusta kiszona, też kawałek, wiesz, jakiegoś takiego fajnego mięcka tam pływa. Także taka treściwa zupa, tak w sam raz, że można ją potem śmiało zjeść, jak wracasz z pasterki. Jak z pasterki, już, jak mroźno i tak dalej. Okej, dobra. No to zupa cebulowa musi być, bo to jest moja ulubiona zupa z moim tatą. To my mamy taki podział w rodzinie, wiesz? Mama kwasówka, mój brat kwasówka, ja raczej jestem team zupa cebulowa z tatą. Barszcz czerwony, to już mówiłam. Grzybowa też się znajdzie, z makaronem oczywiście, z takimi, wiesz, właściwie łazankami. Łazankami, ja. I czekaj, czy ja nie zapomniałam o jakiejś zupie.
Ta, no to... tak, rybna. Ale to tyle zup w mocie. Tak, mamy tyle zup, naprawdę. I wy to wszystko zjedzie do zupy. Znaczy wiesz, no się przyjęło, że jesz to na Wigilię, a potem jesz to po Wigilii, potem po Wigilii. A potem zjedz to, bo on nie może się zmarnować. Najpierw jest, wiesz, nie jest, bo to na święta, tak, tak. A potem jest, że jest, bo przecież się nie może zmarnować. Ale powiedz mi, zupa rybna to jest taka zupa, którą żeś od samego początku jest do niej przekonano? No właśnie nie, to jest zupa, która u nas w rodzinie jest zawsze na Wigilię, mój tata ją bardzo lubi, ale ja jako małe dziecko, kiedyś pamiętam, zajrzałam do garnka, wiesz. I zobaczyłaś te i zobaczyłam te głowy tych ryb i one tak... miały taką po prostu minę taką przerażoną, ja nie wiedziałam, że one już nie żyją, mówiąc krótko. No i tak jakoś mi zostało od dziecka, że nie, nigdy tej zupy nie za bardzo tak nie lubiłam. To tyle, jeżeli chodzi o zupy. No potem i dalej, przychodzi no. czas, no wiadomo, tak. musi być karb. Jejku, no to przecież ja z tatą bym nie odpuściła. Wiesz, z racji tego, że... Ale filet czy dzwonku? Wiesz co, filet raczej, nie? U nas generalnie teraz, wiesz, jak mamy młodsze też pokolenia, bo i wnuczki od mojej mamy, czyli moje, wiesz, bratanice i tak dalej, to one znowu jakieś inne ryby. Tak, także tych ryb troszeczkę jest, ale to tam akurat najważniejszy jest karp, to wiadomo, musi być kapusta z grochem, musi być kapusta z grzybami. Tak, to jest taki standard. Ziemniaki zapiekane, czasami mamy, czasami nie. Nie jest to jakaś taka u nas tradycja, żeby akurat były na stole, dlatego że no, tego jedzenia jest tyle, że już tam ziemniaki czasami można podarować, nie? Natomiast no są pierogi. Z kapustą, z grzybami. Tak, ale są też pierogi ukraińskie, teraz się mówi ukraińskie. Kiedyś ruskie. Tak, ale bo właśnie jest jakaś różnica, że niby. Nie wiem, nie znam się. Ja powiem tak, my mamy z farszem, czyli ziemniak, czosnek, cebula podsmażona i ser biały. I wszystko w odpowiednich proporcjach, dobra. Które mamy zachowane jeszcze od mojej babci i ten smak, po prostu ja go teraz czuję, wiesz, na końcu, ja teraz mi przypomniałeś o tych potrawach, ja już się po prostu cieszę. Powiedz mi, czekaj, to nie wszystko. A to jeszcze nie wszystko, no nie, dobrze. Nie, muszą być makówki. No właśnie. Muszą być makówki, bo to przecież bez makówek nie ma Wigilii, a tym bardziej u nas na Śląsku. Ale co, chałka czy bułka? Wiesz co, bułka. Bułka i na mleku. No. Na mleku muszą być, bo wiesz, niektórzy robią na wodzie, a że niby dłużej wytrzymują. Ja robię też na mleku, ale bułka moczał w whisky. O, to ty masz inny przepis, musisz mi go koniecznie dać. Ale wiesz, z tym właśnie ja się zawsze śmiałam, jak ktoś mówi, że nie, makówki na wodzie, bo muszą dłużej wytrzymać. No nie wiem, u kogo... Co to znaczy dłużej, nie? U kogo dłużej mogą wytrzymać makówki, nie? Tak. A jeszcze kutie. Mamy kutie, to robicie. Też z Podkarpacia, tak? Tak, to nie jest. Bo tutaj to jest mniej więcej podobne do makówek, tylko że zamiast bułki masz pszenicę, którą długo trzeba gotować, bo ta pszenica po prostu wchłania ten wywar cały, wiesz? I ja to bardzo też lubię, no naprawdę. To są takie potrawy, które muszą być. Oczywiście tam jakieś ciasteczka. Ja piekę bardzo dobre ciasteczka, no właśnie, to muszę powiedzieć. No właśnie, bo tak dużo godasz, że ten, ale co z tego wszystkiego ty sama robisz? No to potrafię jesz. Zrobić wszystko. Aha. Zjeść potrafię też wszystko. Aha. No to zresztą po mnie widać. No. Ale najbardziej, co, wiesz, bo ja się też mamie nie chcę tam wtrącać do góry, bo to wiesz, jak to jest z mamą, że ma dziecko, to potem zrobisz sama, potem, kiedyś zrobisz sama, wiesz, i ty jeszcze nigdy tego kiedyś jeszcze... Ale jakby przyszło zrobić Dorocie Pachola, że to wszystko Wigilia, zrobię. To zrobisz wszystko. Ale bardzo lubię robić orzeszki, zresztą przyniosłam dla ciebie, także dla ciebie i dla producenta programu też przyniosłam orzeszki, to są takie specjalne, fajne, w takim kształcie, że takiej łupinki, a w środku masz krem taki orzechowy, przepyszne są. Polecam serdecznie. Robię ule. Też masz tam w pudełeczku schowane. Tak? Ule też są fajne. Tak, bardzo fajne. Są w taką masę, wiesz, na takim ładnym spodeczku wycinanym no, okrągłym kieliszkiem. I to się tam nadziewa. I tam też jest w środku niespodzianka. Ciasteczka wszelkiej maści kruche. Bardzo lubię. Także... Dobra, no... słuchajcie, jeszcze jedno pytanie zostało. Ja się już głodny zrobił, więc za chwilę do niego przejdziemy i będziemy się żegnać z Dorotą. Wy zostańcie to wszystko finałowo. On pójdzie zjeść te ciasteczka, tak? Na pewno. No to już wiemy, że przy stole rodziny Pachola tak. wszyscy się zjednoczyliście. Mm-hmm. 60 waz z zupami wjechało, bo tych zupów jest dużo, to wszystko na słodko, wszystko już jest. Pojedliście, prezenty rozpakowane. Kolędowanie jest? Jest. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było. Moja mama jest takim prekursorem i mało jest tego. Jest takie hasło, możesz teraz na mnie spojrzeć. Mm-hmm. Śpiewaj. I choćbyś nie umiał, wiesz, to ja zawsze jako ten dyrygent musisz chociaż buzię otwierać i się uczyć tych zwrotek. I najfajniejsze jest to,
że ja sobie tyle razy obiecałam, że ja wszystkie te kolędy, które... A moja mama zna wszystkie. Spiszę po prostu i zrobię z tego jakiś śpiewnik, bo to jest niemożliwe, że ona zna zwrotki, które nawet w oficjalnych śpiewnikach, których nie ma. Książeczkę nie ma. Tak, a moja mama jedzie czwartą, piątą, szóstą i my tak po prostu... I my, wiesz, przez to powtarzanie co roku... No to też się to uczycie. Oczywiście, że tak. Wszelakiego rodzaju pastorałki, kolędy. I to jest, tego jest strasznie dużo. Powiem ci nawet, zdarzyło się przez ostatnie lata tak, że ludzie już szli na pasterkę, a myśmy dalej śpiewali kolędy. Oni patrzą, o tak. Pocholarzów dobrze dzisiaj było, dobrze. No i właśnie wszyscy Kart się tak... wjechał nieźle. Wszyscy się tak zastanawiają, że ci to mają fajną wigilię, bo ci non-stop śpiewają, ale u nas naprawdę tak jest. Na przykład widzisz moje te bratanice małe, uwielbiają kolędę, może się komuś nie spodoba ten żart, bo to się już zrobił taki żart z tego, że ja mówię, że dobra, to teraz śpiewamy małemu. Czyli, małemu. Tak, że kolęda o małej krówce, że małemu, i, ale wiesz, jak one były mniejsze, to one właśnie to zapamiętały i śpiewały razem z nami, że małemu, małemu, na przykład, nie? No, powiem ci, że dzieci umią z kolęd wychwycić tak. różne ciekawe rzeczy, które też krążą. Przeinaczyć. Tak, często po internetach. Dobrze, ale to już wiemy, że bratanice małemu. Tak. A ulubiono Doroty Pacholasz kolęda? Ojejku, to jest, ja ci powiem, no nie będę chyba oryginalna, ja uwielbiam wszystkie kolędy. Nawet dwie nagrałam z moją mamą w tym roku i będzie można je zobaczyć na naszym kanale YouTube Arkadia Wend. Są to nagrane ze mną, znaczy ja z moją mamą. Jedna pastorałka Przylecieli tak śliczni anieli, a druga Hej w Dzień Narodzenia. I dlaczego Hej w Dzień Narodzenia? Dlatego, że ja się zawsze śmieję, że to jest nasza pacholarzowa kolęda, bo tam jest małe pacholątko i ten motyw się przewija. I tam są różne postacie, na przykład jest tam, mówi mu staruszek, nie śpiewaj tak pięknie, bo się twego głosu dzieciątko przelęknie, wiesz. I to na przykład może pasować do mojego brata. I myślę, że i dla ciebie znalazłaby się rola. Troszkę uszczypliwości niby przy takim stole, ale... kaj powinna być sama życzliwość. Nie, ale okej, dobrze. Ja zawsze powtarzam, bo wiesz, mój brat się stara, ja zawsze każdemu przy stole przydzielę rolę, bo moja mama zaczyna w tonacji jakiejś, mój tata próbuje jej dorównać. Mariusz, mój brat, nie bardzo się orientuje w wysokościach dźwięków, tak bardzo delikatnie mówiąc, więc ja mu mówię, Mariusz, ty po prostu jesteś basem. Ty w każdej kolędzie śpiewasz basy. I wiesz, w Lulej Rzezuniu, lula. I on potem jedzie tak przez wszystkie kolędy. Wiesz, bo on myśli, że to są muzyka te same. Muzyka mu nie przeszkadza w śpiewaniu. No, w tej rodzinie jedna gwiazda w zupełności wystarczy. Tak. A o ulubiona, Lulej Rzezuniu, Gdy śliczna panna, wszystkie. Wszystkie kocham. No ja bym mogła śpiewać tutaj, wiesz, nawet... Już i teraz. Tak. Dobrze, to my sobie za chwilę pokolędujemy i no się ten program skończy. Wielkie ci dzięki za to, to że ja mogę cię gościć. Dorota Pocholasz, dziękuję moim i waszym za gościem oczywiście była. A ja tobie i całej twojej rodzinie, wszystkim bliskim twoim, dalszym. No i w ogóle wszystkim na te święta życzę dużo radości, miłości i spokoju. Bardzo ci dziękuję. Ja tobie też, tobie i państwu przede wszystkim. Wesołych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym, spokoju i błogosławieństwa Bożego i zdrowia i spokoju jeszcze raz. Dorota Pacholasz, moim i waszym gościem.